Tak, mamy 28 stycznia 2023. Mieliśmy dzisiaj w ogóle nie kręcić zakupów, ale już trochę nakręciliśmy, a to wstawiamy na początek filmu. A za chwilę Wam pokażemy, bardzo fajne promocje były, wręcz niesamowite. Więc patrzcie i oglądajcie. A tu mamy pistacje z datą ważności do kiedy? Do sierpnia. O, no, do 7. Tak. Bierzemy 10 kilo od razu. Nie? Tak. Co się będziemy ograniczać? Taką cenę to trzeba brać. Chciałby ktoś chciał kupić po 10 euro, to weźmiemy 10 kilo po 6,26, sprzedamy po 10, jakby ktoś chciał. To jest i tak. Zobacz, jest kilo. Tak, już zważyliśmy, mamy kilo 250 za 7,84, a normalnie kosztuje prawie 18 euro. Czy ci się opłacało? Bierzemy jeszcze 10 kilo tych orzeszków. Nie, 10 kilo bierzemy? Ile bierzemy? No, 15. 15 kilo. Po 3,50 kupujemy. Jakby ktoś chciał, to po 6 euro sprzedamy. I tak jest dużo taniej niż te 9,90. O właśnie, jeszcze inne orzeszki też są. Zobaczymy. Nie wiem, musimy chyba po inny koszyk iść, bo nam zabraknie koszyka. Tak, orzeszki zważone 942 gramy za 3,26 euro, a normalnie kosztuje 9,90 za kilo. Czyli można w Niemczech tanio kupować? Można. Ciągle w Kauflandzie i ciągle promocje, pokazujemy tylko promocje dzisiaj. Tylko promocje, żeby film nie był za długi. Po ile kupimy w Polsce taką paprykę? stycznia 2023. To się nazywa promocja. A mówią, że Kaufland jest do bani. A Kaufland jest bardzo dobry sklep. A jak ktoś chce tanio kupić pieczywo, to na pieczywie też znajdzie promocję. Tak, tu mamy półki z napojami. Jest tych promocji od groma dzisiaj. A gdzie dzisiaj byliśmy? Dzisiaj byliśmy w Kaufland Hechingen. Hechingen, taka miejscowość Badenia-Wittenbergia. Niedaleko jest bardzo słynny zamek w Hechingen. Więc na tym kończymy dzisiejszą wizytę w Kaufland, a jak ktoś dotrwał tutaj do samego końca, no to prosimy kliknąć dzwoneczek, łapkę w górę i polecajcie nas znajomym. Jak to się mówi w zimie, byle do wiosny.